Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Jak możecie zobaczyć, ja już jestem przygotowana do wyjścia. Zaraz idę do sklepu, robię dosłownie takie minimalne zakupy, bo potrzebuję paru fajnych rzeczy. A dziś postanowiłam, że Was troszkę porozpieszczam. A co? Porozpieszczam Was oczywiście kulinarnie, więc kochani, jak najbardziej, jeżeli lubicie takie filmy, gdzie się gdzieś tam co jakiś czas coś fajnego, coś dobrego, coś pysznego na moich vlogach przenika, przeplata, to jak najbardziej ten vlog jest dla Was. Tutaj jeszcze z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować Lili Lolo, chyba dobrze pamiętam, kochanie, twój nick. W każdym razie ty mi też ostatnio napisałaś pod którymś z moich vlogów, że już się nauczyłaś, że moich vlogów na głodniaka, bez czegoś do jedzenia nie możesz oglądać. I powiem tobie, że chyba coś w tym jest. No ale nic, kochani, żeby już tutaj nie być gołosłowną, tak jeszcze tylko pokrótce chciałam Wam powiedzieć, że dziś zapach, który wybrałam, jest to Five Avignon Elizabeth Arden. Jest to przepiękny zapach i to jest, uważam, taka kwintesencja lata pomieszana z taką wczesną jesienią. Jeżeli chodzi o nuty zapachowe, to ja bym powiedziała, że one trącą mocno tutaj wanilią, drzewem sandałowym, palonym bursztynem, ale również odrobinka cytrusów i bym tutaj poszła w stronę tych gorzkich, czyli grejpfruty, limonka, lemonka, zwał jak zwał, cytryna. Posłuchajcie, że jeszcze sobie na rękę wezmę ten zapaszek. No i tutaj odrobinka też takiej słodkiej, słodko-kwaśnej żurawiny z domieszką nawet mandarynki, bo to przecież owoce tropikalne. Ale powiem Wam, że to jest taki zapach, który trąci mocno zapachem pudrowym i niestety, ale nie każdemu może się spodobać, dlatego że on też będzie troszkę migrował między te zapachy orientalne. Ale dobrze, tyle kochani na teraz. Ja już wyfiokowana, przygotowana, ruszam na podbój sklepów. Mam nadzieję, że te moje propozycje jedzeniowe, które dzisiaj gdzieś tam Wam pokażę, też Was zainspirują do tego, żebyście rzeczywiście w swoich kuchniach szaleli, improwizowali, kosztowali. Bo przecież cóż jest piękniejszego od dobrego jedzenia w miłym towarzystwie, być może z wyborowym winem, w zależności kto co pije oczywiście. Ale tak, dobrze, kochani, przywitałam się, nie chcę robić długiego wstępu, już i tak widzę, że 3 minutki. W każdym razie, nie przedłużamy. Ja Was oczywiście zapraszam do tego, żebyście zasiedli wygodnie, zabierzcie sobie coś dobrego do picia, do jedzenia. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o dzwoneczku. A my co? Zaczynamy! Skoczyłam się do Carrefoura, kupiłam tak pietruszkę, tutaj mamy koperek, szczypiorek, powiem Wam, że tak pięknie pachnie. Bakłażany kocham i uwielbiam i wiecie, że zawsze staram się kombinować z nimi, czy robię je po arabsku, czy robię je po włosku, czy po grecku, nie ma znaczenia, ja po prostu te warzywo, owoc, zwał jak zwał, kocham najbardziej. Udało mi się kupić bardzo piękne marcheweczki, zobaczcie, takie jakby ala młodziutkie, ale też potrzebowałam je do jednego przepisu, więc na pewno też na wywar i na takie inne rzeczy. Wzięłam na razie tylko tyle, więcej też nie miałam jakby rąk, żeby to wszystko dźwigać. Cytryny, powiem Wam, że nie wiem jak u Was, ale u mnie latem cytryny schodzą na potęgę. Robię różnego rodzaju lemoniady, wody z cytryną i zawsze u mnie co najmniej 4 cytryny muszą być. Mozzarella, masełko i wzięłam sobie jogurt Bakomy, naturalny, gęsty, fajny jest. Bardzo fajny skład i bardzo ją lubię. No i oczywiście na koniec śmietanka 18%. Ot tak, wszystkie kochani zakupy. Dokupiłam sobie, wiecie co, takie rzeczy, oczywiście bez batonów proteinowych, to by się u mnie zakupy nie obyły. I wzięłam sobie tutaj wersję solone carne, a tu wzięłam brownie czekoladowe.
Bardzo je lubię. Oczywiście bolero również, bo już mi się skończyło z miodem, więc sobie wzięłam miód. Tu mamy ananasa i czerwony grejpfrut. A tutaj jest jakaś nowość. Bardzo drogi był to makaron, tagliatelle, z orzechami makadamia. Bardzo dobry, ponieważ ono nie zawiera... O, zobaczcie, tu macie oznaczenia, czyli jest dla wegetarian, bez oleju palmowego, bez GMO, bez cukru, bez soli, bez glutenu, no i w sumie bez wielu, wielu rzeczy, które nam szkodzą. Czy coś tutaj mamy napisane? Nie. Ale wiecie co, ja Wam to po prostu podlinkuję. Jak będziecie mieli ochotę, to sobie tam poczytajcie, wejdźcie na stronę. Jeżeli macie ochotę, to jak najbardziej sobie zamawiajcie. Ale ja z tych zakupów jestem bardzo zadowolona. Ostatnio robiłam sobie porządki i w okularach, i w moich zegarkach. I troszkę, jak widzicie, ich mam. Ale niestety... O, no otwórzcie. Niestety wszystkie mi... stoją i czas najwyższy na wymianę baterii. Ja tego jakoś nie pilnowałam, bardzo rzadko je teraz właśnie latem noszę. Staram się je nosić zimą, natomiast latem jakoś odkładam, bo wiecie, poci się ręka, jest to takie niekomfortowe. W związku z czym wszystko muszę teraz wziąć do jakiegoś zegarmistrza, żeby mi wymienił, bo zapewne w każdym zegarku jest inna bateria, ale to tylko tak w kwestii organizacyjnej. No i moi drodzy, ci, którzy mnie oglądają od dłuższego czasu, znają pewnie tę markę Conesso. Ci, którzy również brali udział w moim rozdaniu na 500 subskrypcji, matko, jak było to dawno, to powiem Wam szczerze, że Conesso też właśnie ufundowało Wam nagrodę. Mam nadzieję, że ta osoba, która wygrała ten konkurs, ma miłe wspomnienia. Zarówno z marką, jak i w ogóle z moim kanałem. Mam nadzieję, że ona jeszcze ze mną jest, więc jeżeli kochana jesteś, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. A tymczasem, moi drodzy, żeby nie było, może Was zaskoczę, ale tym razem nie będzie to kawa, a będzie to coś, co, moi drodzy, kiedyś też Wam polecałam. Tym razem skusiłam się na większe opakowanie, większą wersję białej herbaty. I to jest herbata, moi drodzy. Poczekajcie, poczekajcie, czy tu będzie napis. Będzie. Jest to herbata, biała herbata z kandyzowanym ananasem, kandyzowaną papają, kandyzowanym mango. I do tego jeszcze tutaj mamy suszoną czerwoną porzeczkę, płatki róż, suszoną truskawkę, jaśmin, malwę i jakiś nieśmiertelnik. W każdym razie powiem Wam, że ona jest obłędna. I w tym dużym opakowaniu mamy chyba 50 sztuk, z tego co pamiętam. Tak, tutaj już było, a ja tak latam z tym. 50 sztuk, moi drodzy. I to są herbaty, które naprawdę mogę Wam polecić. A ja to oczywiście Wam to podlinkuję. To są takie długie herbaty do zaparzania do czajniczków. Zamówiłam jeszcze taką mniejszą wersję, zwykłe takie, znaczy tak domniemywam, takie mniejsze, zwykłe, tradycyjne, takie wiecie, torebeczki, że można do kubeczka sobie włożyć i niekoniecznie trzeba to zaparzać w imbrytku, ale ja powiem Wam szczerze, ja bardzo lubię i mam nadzieję, że wystarczy mi to na dłuższy czas. Ja oczywiście się z tymi herbatkami podzielę z pewną osobą, której też obiecałam, ale powiem Wam, że jeżeli lubicie delikatne białe herbaty, to akurat mogę Wam polecić właśnie tę wersję, bo ona jest po prostu cudowna. Ja tutaj nie będę, wiecie, nie wiadomo jakie rzeczy Wam opowiadała, po prostu sprawdźcie sobie, przetestujcie, są również mniejsze opakowania, więc jeżeli nie chcecie od razu kupować 50 sztuk, to są chyba takie bodajże po 20 sztuk i są znacznie tańsze. To chyba kosztowało 70 zł. Chyba tak, ale no mówię, no za jakość trzeba zapłacić, a tutaj mamy naprawdę świetnej jakości napar, więc no ja kocham i uwielbiam. Herbat co prawda piję dużo, natomiast zawsze na takie białe herbatki pozwalam sobie od czasu do czasu, natomiast na co dzień, jak wiecie, robię sobie moją zieloną, ukochaną z pigwą.
marki Big Active. Także kochani, z tym do Was przychodzę, z tą refleksją Was zostawiam. Mam nadzieję, że skorzystacie z mojej propozycji. A dziś, kochani, na śniadanie będą szparagi i zrobię jajka w koszulce. Mam nadzieję, że mi wyjdą, a tymczasem biorę się za mycie, już je poobierałam. Teraz tylko wystarczy zrobić jajka, no i przede wszystkim gotować szparagi. W mojej kuchni, jak widzicie, znów akcja z reakcją. Powiem Wam szczerze, że wymyślam różne rzeczy. Tutaj akurat robię taki biały sos, który będzie podstawą do dwóch sosów. Zrobię taki sos kaparowy i sos sardeli. Jak będziecie chcieli, żebym taki sos przygotowała w tej mojej, w tym moim przepisie, w tej mojej serii Kuchnia Wrze, Boże, już mi się wszystko myli, przepraszam, od tego gorąca, to dajcie mi, kochani, koniecznie znak, coś takiego myślę, że dla Was stworzę, może trochę dressingów będzie, sosów, dlaczego by nie. Także tutaj podstawa się robi na śmietance. No, a tutaj tak, zaraz będzie lemoniadka, na pewno zrobię bawole serca i tu do tego dam właśnie ten sos sardelowy. Tutaj jeszcze cebulka, do czegoś będę potrzebowała. Mam fetę, więc fetą pokruszę moje buraki, które wczoraj ugotowałam. Tutaj robią się bakłażany, kieliszki do umycia. I tu mamy kaparki, tutaj oliwki, ale to później. Także widzicie, działam ostro, ale wiecie, że ja tak lubię, więc do dzieła. To ja kończę i zabieram się dalej do pracy. Efekt końcowy, czyli stół, jak udekorowałam i co ostatecznie podałam, na pewno Wam pokażę. Kochani, gotowe. Zmywarka w tle, ale się tym nie przejmujcie. Więc tak wygląda mój stół. Takie podstawki dałam tym razem, podkładki pod talerze. Dobrze, czyli tak, tutaj mamy deskę różnych serów, moje ukochane kapary z ogonkiem, oliwki zielone, tam mamy bawole serca i do tego mamy sos kaparowy. Jak widzicie, na to posypałam kaparki, żeby tak pamiętać, który sos jest tutaj. Natomiast tu, na tym talerzu, wiem, że nic nie widzicie, ale mogę Was zapewnić, że tu jest mnóstwo pysznych rzeczy, a mianowicie burak ugotowany. Obok są wyłożone pieczone bakłażany z przyprawami, garam masalą i chyba przyprawą do kebaba. Na to wszystko polałam sos z anchois, na to dałam, pokruszyłam, tu możecie kawałek zobaczyć, fety owczo-koziej, cząstki grejpfruta czerwonego i to wszystko jeszcze raz polałam odrobinką sosu tego rybnego, czyli z anchois, i na to poszedł parmezan, czyli płatki parmezanu. O tak, kochani, to jest cała nasza uczta. A jutro się, kochani, do Was odezwę, także wybaczcie dziś, że mnie nie ma, że się nie pokazuję, że się dziś nie pokazałam, ale powiem Wam szczerze,
Takie gotowanie też wymaga nie lada wysiłku. A i jeszcze lemoniada, poczekajcie. Jest i ona, tym razem zrobiłam na bazie wiśni mrożonych. Tutaj mamy cytrynkę, więc powiem Wam szczerze, smakuje wybornie. Oczywiście dodałam moje bolero, tym razem smak mandarynkowy, grenadiny trochę, soku z cytryny. Jest wyborna, polecam kochani. Dajcie mi znać, czy coś takiego zrobiliście, czy w ogóle kupiliście to sobie bolero i co na jego temat sądzicie. Moi kochani, wczoraj właśnie zaczęłam montować tego vloga i stwierdziłam, że dzisiaj przed pracą, jak już będę umalowana i taka w miarę przytomna, to przyjdę, żeby się z Wami pożegnać. Przepraszam Was za akurat ten wystrój i że z tyłu nie ma pięknego tła, nie ma zapalonej świecy, ale po prostu śpieszę się do pracy, do biura, zaraz wychodzę, więc tak na szybciutko przyszłam po to, żeby Wam podziękować, moi drodzy, za to, że po raz kolejny mogłam Was u siebie gościć. Mam nadzieję, że w tym vlogu chociaż odrobinkę porozpieszczałam Was kulinarnie. Wiecie, że ja to jestem taka, jak to mówię, szogunica i szukam różnych takich, wiecie, inspiracji, ciekawostek, żeby rzeczywiście te vlogi były dla Was bardzo miłe, żebyście się relaksowali, żebyście odnajdywali taką drobniutką perełeczkę i taką, wiecie, namiastkę szczęścia, przyjemności i przede wszystkim relaksu, bo na tym mi też, kochani, zawsze zależy. I powiem Wam szczerze, bo ja Wam zawsze o tym mówię, ale ostatnio naprawdę zasypujecie mnie przepięknymi mailami i ja wiem, że niektórzy mogą mówić, znów te maile, tak, kochani, znów te maile, bo te maile są od Was, od tej mojej cudownej społeczności, którą, kochani, tutaj tworzymy. Jesteśmy taką malutką rodzinką, która powoduje, że mi się chce. Chce mi się działać, chce mi się robić. Jestem szczęśliwa, twórcza i przede wszystkim dzięki Wam mam tę możliwość rozwijania się, próbowania, działania i wszystkiego, co jest tylko możliwe, żeby się też z Wami tym podzielić. I tak, moi drodzy, dobrze, nie gadam więcej, bo pewnie bym, jakbym usiadła, jeszcze bym sobie kawę zrobiła, to bym jeszcze gadała i gadała. Ja wiem, że tutaj z tym moim gadaniem bywa różnie, niektórzy to lubią, niektórzy nie lubią i jak najbardziej ja to rozumiem, natomiast, moi drodzy, czas mnie goni, więc nie będę dłużej tutaj swoich wywodów żadnych Wam przedstawiała. Tak jak powiedziałam, ogromnie się cieszę za Wasze maile, za Waszą energię, za Wasze przepiękne słowa, które powodują, że uśmiecham się, że potwierdzacie w tych mailach, że jednak to, co robię, ma sens. I mam nadzieję, że cały czas taką energią będziecie Wy mnie zarażać. I oczywiście versus to, co ja też do Was jakby wysyłam, też będzie namiastką takiej radości, którą ja Wam będę przekazywała, tą dobrą energię. I wiem, że oczywiście, bo też muszę o tym powiedzieć, wiem, że niektórzy mi też piszą w mailach, że oni nie, że Wy nie komentujecie, macie swoje powody, ja to szanuję, ja to doceniam, ja to rozumiem i ja wiem, że ze mną jesteście, kochani, bo ja to po prostu czuję, ja to czuję w odbiorze, ja to czuję właśnie chociażby w tym napisanym słowie w mailu, że jesteście, że trzymacie za mnie kciuki, że kibicujecie mi i że moje vlogi są po prostu dla Was taką namiastką odpoczynku po całym dniu, bądź też po całym tygodniu, w zależności kiedy oglądacie te moje filmy, ale to mi się bardzo podoba i wiem, będę monotonna, ale ja będę Wam o tym powtarzała, będę Wam za to dziękowała, bo sami widzicie, że to jest dobro, które wraca. I kiedyś też, wiecie co, ktoś bardzo mądry powiedział, że, no, miałam kończyć, nie? Ale już króciutko, moi drodzy, że inni widzą nas i jakby oceniają przez pryzmat naszego imienia i nazwiska, ale nie wiedzą, jaka historia za tym nazwiskiem się kryje. Co po drodze musiało się wydarzyć, żeby to nazwisko wybrzmiało, żebyśmy poznali osobę i właśnie postać. I czasem mamy, ja mam takie wrażenie, że my jakby identyfikujemy pewną osobę z imieniem i nazwiskiem. Gdzieś po drodze zapominamy o tym, co ta osoba chce nam przekazać, co nam chce wpoić
jakie zasady, bądź też jakie mądrości, bądź też jakie dobre wibracje, które rzeczywiście mogą zapoczątkować, że zmienimy myślenie i nastawienie wobec drugiej osoby. Ja wiem, że nie wszystko lubimy w danej osobie, ja wiem, że nie ze wszystkim musimy się zgadzać, ale powiem Wam szczerze, że warto czasem tak przysiąść i chociażby w minimalnym stopniu przemyśleć to, co ktoś do Was mówi. Bo jeżeli mówi z serca, to znaczy, że chce, żebyście poczuli jego myśli, jego słowa. I to nie o to chodzi, że Wy z każdym moim na przykład słowem, czy z słowem osoby Wam bliskiej, z którą się nie zgadzacie, że musicie się z nią zgadzać, że musicie ją wysłuchiwać i brać to jeden do jednego. Nie, bo to nawet nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby tak naprawdę mieć tą refleksję, tą minutę takiego zastanowienia, co ta osoba chciała nam przekazać, mówiąc coś. Czy to jest pozytywne, czy negatywne, jakby tego nie oceniamy. Zastanówmy się czasem nad słowami, które do nas ktoś kieruje, bo być może w tym słowie, w tym zdaniu, w tym jakby monologu, który druga osoba do nas kieruje, może być smutek, cierpienie, może być wołanie o pomoc, bądź też są to słowa, które jakby pokazują, że ranimy ich, ale w bardzo dyplomatyczny sposób ukrywamy to, kamuflujemy, mówiąc, że przecież wszystko jest w porządku, przecież my też chcemy tylko dobrze dla Ciebie. A nie zdajemy sobie czasem z tego sprawy, że druga osoba rzeczywiście może bardzo, ale to bardzo brać do siebie słowa, które do niej kierujemy. Mam nadzieję, że zrozumieliście, bo ta końcówka może była trochę zagmatwana, ale tak jak powiedziałam, wsłuchajcie się w to, co powiedziałam, cofnijcie sobie, przemyślcie, a będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. Dobrze, kochani, buziaczki Wam ślę oczywiście, życzę Wam cudownego dnia, bądź też miłego wieczoru, w zależności o której porze oglądacie ten filmik tradycyjnie. Zachęcam Was do tego, żebyście pozostawiali ślad po sobie w postaci komentarza. Jeżeli macie oczywiście ochotę, również zapraszam Was i zachęcam do tego, żebyście zaznaczyli subskrypcję, pamiętajcie o dzwoneczku, a my co? Widzimy się w następnym moim filmie. Do następnego! Ciao!